Hej, jestem Sarge, oto przed wami kolejny odcinek z Hitmana, w którym zajmiemy się eskalacją w Hokkaido, czyli w lokacji z ostatniego, szóstego epizodu fabularnego. Mamy tutaj dość nietypową eskalację, dość skomplikowaną na pierwszy rzut oka, dlatego że wszystkie cele musimy wyeliminować w przebraniu motocyklisty lub ninja. A jeśli oglądaliście moje odcinki z Hokkaido, to pamiętacie, że w tych przebraniach no praktycznie nigdzie nie jesteśmy mile widziani, więc tutaj trzeba naprawdę uważać. I nasz pierwszy cel to jest ten właśnie pan, trzeba go załatwić w przebraniu ninja lub motocyklisty, ale dodatkowo jest jeszcze taka komplikacja, że musimy oba nasze cele zabić tylko albo za pomocą katany, albo shurikena, albo pozorując wypadek. W przeciwnym wypadku, jeśli zrobimy coś innego, to nie zaliczymy misji. I do tego naszym drugim celem jest Akira Nakamura, czyli dyrektor tutaj tego szpitala w Hokkaido. I co najciekawsze, mamy włamać się najpierw do sejfu też i ukraść zawartość, a później w ciągu 60 sekund od podniesienia zawartości sejfu trzeba zlikwidować właśnie dyrektora. Więc tutaj to nam mocno komplikuje sprawę, ale jednocześnie nie jest to oczywiście niemożliwe. Tak sobie wybrałem moje wyposażenie na początek. Zaczniemy jako ninja i mam tutaj przemycony wytrych, do tego jeszcze jednorazowy scrambler, no i shuriken, 3 sztuki. No i też przyda się być może czasem broń palna z tłumikiem oczywiście. Zaraz zobaczycie, jak się za tę misję zabierzemy. No i tutaj zaczynamy od zabrania katany, która nam się przyda w tej misji. No i do tego wytrych przemycony. Wytrych przyda nam się z kolei do tego, żeby otworzyć sejf, ale to oczywiście dopiero w końcowych fragmentach tej misji. Trzeba pamiętać o tym, że jak tylko zabierzemy zawartość z sejfu, to wtedy mamy 60 sekund na zabicie dyrektora. Tutaj lubię sobie zawsze zniszczyć tę kamerę, mimo że nie jest to wymagane. Oczywiście, jeśli chcemy mieć cichego zabójcę, to tak czy siak warto później sobie nagrania, system monitoringu w ogóle wyłączyć. I nawet jeśli wcześniej zostaniecie zauważeni przez kamerę, to nic się złego nie stanie. Ale ja nawet nie lubię mieć tej informacji, że zostałem zarejestrowany. A tutaj tak czy siak niszczymy dowody, bo to też sprawi, że w ogóle nie będą kamery wszystkie działać tutaj, więc nie będę musiał się o to w ogóle martwić. I jak możecie zauważyć, mamy tutaj ochroniarza, którego nie było w misji fabularnej. Ogólnie jest tutaj parę takich właśnie zmian, więc trzeba dodatkowo jeszcze uważać na niego i najlepiej jak najszybciej go obezwładnić. Nie ma sensu tutaj się męczyć z jego obecnością, tym bardziej, że zaraz obok jest nasz pierwszy cel, którym się już niedługo zajmiemy, tylko najpierw chcę się jeszcze przebrać za motocyklistę. I do tego zabieramy skalpel, bo zauważyliście zapewne, że nie zabrałem na start misji monet do odwracania uwagi, ale oczywiście takie przedmioty jak skalpel, jak śrubokręt też mogą służyć do odwrócenia uwagi. I to ja teraz właśnie zrobię. Od razu zabieram z powrotem śrubokręt, bo nasz cel tutaj podejdzie, tylko możliwe, że będzie w takiej pozycji, że nie podbiegnę do niego. Okay, kids, that's enough. You need to go home now. Leave us adults alone, okay? Teraz naprawdę mało brakowało, ale dobrze. To nawet dobrze, że on tutaj podejdzie, bo ja chciałem rzucić jeszcze raz tym skalpelem, ale skoro już mnie prawie zauważył, to i tak podszedł tutaj, gdzie chciałem. Przygotowuję katanę i za chwilę go załatwimy. Musimy to zrobić szybko. Proszę bardzo. Musimy to zrobić szybko, bo no zawsze jest ryzyko, że tamten drugi zauważyłby, jak tego likwiduje. Tak więc tutaj akurat zrobiłem to w taki sposób, że koleś się zaniepokoił, bo zobaczył przebiegającego motocyklistę, ale warto po prostu zrobić to w ten sposób, żeby jeszcze tutaj, na przykład w to miejsce właśnie dorzucić sobie później jakiś przedmiot.
Jako, że zrobiliśmy to w taki, a nie inny sposób, to ruszamy już dalej. Muszę tylko uważać na tego gościa. I zejdziemy sobie niżej, gdzie mamy safe, który trzeba otworzyć, ale to oczywiście jeszcze później. Na razie ja chcę sobie wyeliminować tego gościa tutaj, to znaczy obezwładnić go tylko. Proszę bardzo. I tutaj tak się składa, że zaraz obok jest miejsce, gdzie można ukryć dwie osoby. No i powiem wam, że w tym miejscu ja sobie zostawię katanę. Chociaż z kataną chyba mogę chodzić, bo chcę się ogólnie przebrać za pracownika ochrony ośrodka i mogę chodzić z kataną. Dobra, to jednak zostawiam ją. Muszę tylko pamiętać, że tutaj mam przybranie motocyklisty. A tu jest kolejny pracownik ochrony i też go obezwładnię. Nie chcemy go tutaj, bo on pilnuje oczywiście pomieszczenia, gdzie mamy safe. Więc na spokojnie na razie przygotowujemy sobie taką bezpieczną drogę. Dobra, schowany tutaj. Przygotowujemy sobie teraz taką bezpieczną drogę, jaką będziemy mogli później wykorzystać. Żeby też... raz, że wyeliminować dyrektora, a dwa, żeby jeszcze oczywiście włamać się do sejfu. Tutaj jest kolejny ochroniarz. O, dyrektor akurat idzie, ale najpierw muszę jeszcze pozbyć się ochroniarza. Więc też odwracamy jego uwagę. Nie, nie usłyszy niestety. Rzucimy to bliżej. Strange. Dobra. Czekamy, czekamy, czekamy. Oj, podejdzie tutaj. Bardzo blisko podszedł. Okej, znowu rzuciłem śrubokręt. Zabieram go z powrotem. I teraz tylko poczekam, aż on tutaj podejdzie. Następnie odwróci się i wówczas będę mógł go obezwładnić i też ukryć. Póki co to schodzimy tutaj, no bo on mnie może rozpoznać. I teraz go załatwmy. Proszę bardzo. Wszystko poszło sprawnie, tak jak być powinno. Tutaj jest jeszcze puszka, też warto sobie zabrać. I teraz uwaga, żeby też ktoś z góry nas nie zauważył, jak przeciągamy tutaj tego ochroniarza, ale na szczęście nikt się w tę stronę nie patrzy, więc możemy tutaj sobie przejść. I nie wiem, czy zostawiać go tutaj tak na widoku, bo oczywiście tu już miejsca nie ma. Ale chyba zrobię troszkę inaczej jeszcze, bo tu jest jedno miejsce, tylko muszę też pozbyć się tego gościa tutaj. Radio możemy wyłączyć, ale najważniejsze to chcę zostawić jego tu i to samo z tym ochroniarzem. No bo wiecie, zawsze warto się upewnić, że nikt tutaj ich nie znajdzie, chociaż akurat tu już się by nikt nie kręcił, więc raczej nie ma też takiej potrzeby, żeby ich chować. No ale czemu nie? Dobra, to teraz też tutaj sobie przygotuję. Okej. Okay. I jeszcze tylko sobie przypomnę, czy ja mogę już otworzyć safe. Tak, bo tutaj od podniesienia zawartości safe'u mamy 60 sekund, czyli na razie sobie otworzę. Mr. Jason Portman. Please come to the hospital entrance. A doctor will escort you to your checkup. That was for Mr. Jason Portman. A doctor will escort you to your appointment. Please proceed to the hospital entrance. Okej, standardowo słyszeliśmy komunikat na temat Jasona Portmana. Możecie też zauważyć, że dyrektor w ogóle nie jest oznaczony na czerwono. Więc trzeba go odnaleźć, ale ja i tak chcę poczekać, aż on przyjdzie tutaj. A, już jest! To super.
Proszę, już będzie chyba za chwilę wracał. Trzeba chyba jeszcze trochę poczekać, no bo mnie interesuje ten moment, o właśnie. Ten moment mnie interesuje, kiedy on tutaj będzie przechodził. O kurde, tylko to mi nie pasuje, że ten tutaj jest. No, ciekawe, czy właściwa osoba podejdzie. Okej, na szczęście. Spadamy, spadamy, spadamy. Odwracamy uwagę dalej. Okej, on teraz tutaj podejdzie. Mam nadzieję, że otworzy też drzwi. No właśnie. To w takim razie bierzemy jeszcze puszkę. No i niech on podejdzie tu jeszcze bliżej. Zwróćcie uwagę, że on tutaj może mnie też rozpoznać. Na razie go tylko obezwładnimy. No właśnie, na razie go tylko obezwładniamy, no bo przypominam, że zabić nasze cele możemy tylko w przybraniu motocyklisty lub ninja. No, tam żeby mnie nie zauważyli, ale chyba powinno być ok. Więc na razie ja tutaj przeciągam tego dyrektora szpitala. Możemy go przeciągnąć do tego pomieszczenia, gdzie mamy safe. Od razu się też przebiorę. I już chyba możecie się domyślać, jak to się zakończy. Możemy nasz cel zabić albo pozorując wypadek, czyli mógłbym tutaj, nie wiem, sobie na przykład przynieść gaśnicę, którą mógłbym wysadzić. Mógłbym też skorzystać z katany, ale z kolei teraz nie mogę już zabić go kataną, kiedy jest nieprzytomny. Ale dlatego zabrałem shuriken, bo mogę też shurikenem gościa załatwić, a nawet nieprzytomnego dyrektora możemy właśnie wykończyć shurikenem, więc to mi jak najbardziej odpowiada. Tylko się jeszcze upewnijmy, że wszystko zadziała. O, to jednak tak nie działało, kurde. To teraz mam zagwozdkę, powiem wam. Jejku, ja byłem pewien, że shuriken działa, kiedy mamy... Ojej. Czyli nie za bardzo. To w takim razie pójdę poszukać gaśnicy. I za chwilę do was wracam. No cóż, muszę przyznać, że nie spodziewałem się tego, że będzie taka komplikacja. Byłem praktycznie pewien, że również nieprzytomnego jakiegoś cywila można dobić shurikenem, ale skoro nie, to dostałem się tutaj do pomieszczenia ochrony i mamy gaśnicę właśnie. Mogę nawet chodzić z tą gaśnicą bez większych problemów. W ogóle przebrałem się za dyrektora, żeby móc tutaj się tak naprawdę wszędzie przemieszczać. No tutaj kojarzycie to miejsce na pewno bardzo dobrze, tam jest wyjście. A my teraz wróćmy w takim razie na dół. Można to zrobić równie dobrze tędy. Chociaż wiecie co? Tutaj kurczę mamy jednego gościa, ale on właściwie jest ciągle zwrócony w jedną stronę, więc ja mogę spróbować przebiec sobie tutaj. No, widzieliście, tam chciał mnie przeszukać, ale to nie będzie absolutnie konieczne, bo nie przechodzimy dalej. No i tutaj muszę teraz poczekać, bo akurat ten, który może mnie rozpoznać, blokuje mi drogę, więc muszę jednak jeszcze uważać. Very interesting. Joke. Well, I'm very sorry that you feel. Just go ahead. Dobra, teraz jak gdyby nigdy nic sobie tutaj schodzimy. I widzicie, tutaj też mogę bez problemu się przemieszczać. Teraz żebym się tylko nie pogubił przypadkiem, ale absolutnie nie będzie to miało miejsca. Jesteśmy zatem tutaj. Czyli jednym słowem, jednak możecie zabrać ze sobą na przykład monety zamiast shurikenów. Nie ma żadnego problemu. Te shurikeny mi były niepotrzebne absolutnie. No i teraz właśnie wysadzimy tylko tę gaśnicę. I to właśnie spowoduje ten wypadek. Czyli najpierw zabierzemy sobie woreczek z diamentami, tylko muszę oczywiście pamiętać, żeby być przebrany za motocyklistę. Zabieramy woreczek. I teraz mamy minutę, żeby strzelić tutaj. A następnie schowam szybko ciało.
Zabójstwo wypadkiem. Dawaj, 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 szybciej. Tutaj nie ma czasu. Patrzcie, nikt nawet tego nie usłyszał. Zabójstwo niewykryte, okej. Ale jestem w szoku, że nikt tego nawet nie usłyszał. To nawet nie trzeba było gościa chować. No ale udało się, słuchajcie. Wszystkie cele zaliczone. Wszystkich wyeliminowaliśmy jako cichy zabójca, więc teraz tylko pozostaje wydostać się stąd i chyba najlepiej będzie po prostu skorzystać z tego wyjścia, które wam pokazywałem jeszcze przed chwilą. A właśnie, i to będzie tutaj. Tak więc jak sami widzicie, trzeba się trochę nakombinować, żeby zrobić to, zwłaszcza z rangą cichego zabójcy, ale oczywiście nie jest to niemożliwe. Bardzo przyjemna, dość wymagająca eskalacja. Podzielcie się zresztą wrażeniami w komentarzach. A teraz tylko zobaczmy podsumowanie. Ponieważ jest to też pierwsza eskalacja, jaką wykonałem w Hokkaido, to odblokowałem osiągnięcie na Steamie. Nie wiem akurat, czy program do nagrywania mi zarejestrował ten fakt, dlatego mówię, że tutaj osiągnięcie dostałem. No i oczywiście wyzwanie za zaliczenie tejże właśnie eskalacji. I tutaj oczywiście potwierdzenie, że mamy rzeczywiście rangę cichego zabójcy. Czas oczywiście mógłby być jeszcze krótszy, gdybym od razu wiedział, że shurikeny na nic się tutaj zdadzą. Gdybym od razu wiedział, żeby najpierw udać się po gaśnicę. Ale na czasie mi tutaj nie zależało, tylko na tym, żeby wykonać to odpowiednio. Tak więc dziękuję wam za oglądanie tego materiału i usłyszymy się w kolejnych. Cześć!